Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Jak widzicie, od ostatniego razu moja Corolla przeszła nieco przeróbek. Ulepszyłem ją pod względem osiągów, dodałem nitro, dodałem także taki dymek z boku, żeby był większy. Fajnie to wygląda. Spoiler i parę takich pierdółek, jeśli chodzi o malowanie. Więc teraz jeździ się nią w sumie trochę lepiej. Dzięki zainstalowanym pakietom wizualnym, typu zderzaki, spoiler, to w tej grze właśnie działa tak jak powinno. Tu są zawody URL, je sobie zaraz pojedziemy, ale zaczniemy od Street X, bardzo dynamicznych wyścigów. Okej, i wchodzimy do gry. Do wyścigu w zasadzie. Oh yeah! Uwaga, uwaga! Go! Tutaj niestety nie można używać nitra, ale myślę, że jakoś sobie damy tutaj radę. Audi TT, golfy, spadowa, spadowa golfy. Okej, spadaj koleś, już cię mam. Moja Corolla bardzo, bardzo, bardzo dobrze skręca. Naprawdę jest mega przyczepna, szczególnie tutaj na Street X. Zobaczcie, co się dzieje. O! Trochę za duża prędkość, ale spoko, damy sobie radę. Jak ja się cieszę, że tutaj jest pełna obsługa pada. Gra zupełnie inaczej, powiem wam szczerze. Pełna kontrola nad samochodem, to jest to. Brakuje mi właśnie tego w Wordzie, żeby bodykity wpływały na, czy jakieś tam, nie wiem, spoilery, wpływały na jazdę samochodu. W końcu też by twórcy na tym zarobili, no. No bo bodykity ani spoilery nie są tanie, prawda? Więc też by za boosty tam trzeba było wybulić trochę. I no, właściwie byłby to taki fajny aspekt nowy do gry, a tutaj nie ma nic niestety. Natomiast w Undergroundzie to wszystko działa perfekcyjnie, jak najbardziej. Co my tu jeszcze mamy? Pojedźmy sobie może tutaj okrążenia. Zobaczmy. Jak widzicie, te nitro mam jeszcze dosyć słabe, ale spoko, może zajdziemy sobie do na tor, tam gdzie się tuninguje samochód i tam sobie te nitro jakoś tam zwiększymy jego moc. Yeah! Supra! Oh my gosh! Supra, dwa fokusy. Damy sobie radę, spokojnie. Ale już ten poziom trudności znacznie się podwyższa, wiecie? W momencie, kiedy pojawiły się te takie szybsze samochody, już nie jest tak łatwo. I to mi się właśnie podoba. Bo jakoś nudziła mnie ta jazda ciągle z przodu. Co to za rywalizacja? Co oni tutaj robią? Kurde. Okej. O! Dobra, jestem na drugiej pozycji, zdaje się. I na ręcznym. Lusterko w lusterko. Damy sobie radę. Dobra, podraftujemy trochę, żeby zdobyć nitra. Okej. O Jezu, co za patałachy. Patrzcie, jak się spycha koleś. Kurde, ale ciężko, ta Supra jest tak jakoś strasznie szybka, że nie wiem, czy my ją dogonimy. No. Ale może jakoś się uda. Ja mam nadzieję, że jak sobie ulepszę tą Corollę, to nikt mi tutaj nie podskoczy. Ale nie wiem, jak tam będzie jeszcze, czy będę dawał to radę tą Corollą, ale jak będę dawał, to moim następnym samochodem będzie dopiero Mitsubishi Eclipse GST z 98 roku, którego po prostu kocham. Dobra, doganiamy tutaj ładnie Suprę. Do widzenia. Yeah! I uwaga! Oh yeah!
O cholera, uprzedziło mnie. Chodź tu. Nic, musi się udać ją dogonić. To już ostatnie okrążenie. Ostatnie zakręty. Ostatnie metry. Co się stanie, nie wiem. Ale będzie ciężko wygrać. Supra jest na przodzie. Cholera jasna. Okej. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, 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 uwaga. I co się wydarzy? Ciśnij, Corolla! Aj! Przegrałem, niestety. No, niestety. Będę musiał moją Corollę tutaj trochę przerobić. Żeby ją przerobić, muszę zdobyć nowe części, odblokować sobie nowe części. Żeby odblokować nowe części, muszę z kolei pojechać zawody, te takie żółte, które są zaznaczone na żółto na minimapce. Jeśli je wygramy, to coś tam sobie odblokujemy nowego. Między innymi też nowe samochody. No dobra, tutaj mamy pierwsze zawody. Zawody, dobrze ja pamiętam, to są URE. URE, kurczę, pamiętam wszystko. Okej, startujemy. Yeah. Oraz znowu mamy golfiarzy, mamy Audi A3. W ogóle ja nie wiedziałem, że tu jest jakiś... W ogóle pokażę wam samochody jakieś takie dziwne u dealera samochodowego. Ja mi się zdaje, że ich nie było, jak kiedyś grałem. Pokażę wam. Jak skończę te zawody, specjalnie pojedziemy sobie do dealera samochodowego i tam zobaczycie coś ciekawego. Piszcie w komentarzach w zasadzie, czy widzieliście te samochody, ale to za chwilkę. Tylko przejadę te tutaj zawody. One są dosyć długie. I trochę mi czasu tutaj zejdzie, zanim je skończę. Okej. Dobra. Brakuje mi trochę powera w tej Corolli. Może uda się jakoś tutaj ją przetuningować jeszcze na tych częściach, które mam, żeby sobie lepiej śmigała. Nie wiem, ustawię krótsze biegi czy coś. Doganiają mnie tam z tyłu. Coś tam się na początku potłukli trochę. Ale teraz widać, że gościu mnie już z zakrętu na zakręt coraz bardziej dogania. Nie wiem, co to jest nawet. Nie wiem, czy to nie ta Audica czasem. Może i być Audica. No dobra. O kurczę, tu są aż 4 okrążenia. Dobra, trochę im odjechałem. No, trochę spokoju. Wow, dostałem dużo nitra. Okej. Tutaj mamy trochę więcej przeciwników. Łącznie ze mną aż 6 uczestników jest w tych zawodach naraz. A w Undergroundzie maksymalnie gra 4 graczy. Więc... No jest tu trochę mało tego, ale... te ulice w tej grze są dosyć wąskie, więc gdyby było, nie wiem, 6-7 osób to... Czy 8 nawet, to by był Saigon. Po prostu nie dałoby rady się przecisnąć. W ogóle jest znacząca różnica między projektowaniem mapy do Undergrounda, między mapami do Undergrounda, a mapą do na przykład Need for Speed World czy Need for Speed Most Wanted 2005, bo ta mapka po prostu wydaje się, że została tak wyskalowana na potrzeby tych samochodów. W sensie mapa jest odpowiednio wyskalowana do skali samochodów, jakimi jeździmy. Jest takie miejsce w Need for Speed World, gdzie jest pokazane... W ogóle pojedźcie sobie na jakikolwiek parking samochodowy, gdziekolwiek i zobaczcie sobie, jak te linie parkingowe są szerokie, prawda? One są po prostu przygotowane na tak szerokie samochody. I te ulice są zdecydowanie za szerokie na te samochody, jakie tam mamy. I tak samo też było w Need for Speed Most Wanted 2005.
A tutaj mamy wszystko dokładnie wyskalowane tak, jak powinno być. 1100 gotówki dostałem. Yeah. Coś my tu mamy za ten. Jak się tu sprawdzało wiadomości? Chwileczkę. Tutaj kamera. Tutaj nie to. O, jest coś, coś. To nie to. Sprawdzam po kolei, ale cholera wie, które to było. O, jest. No, jest nowy samochód. Jakiś u dealera. Jakieś coś tam. Roof shops. Scrops. Czyli wloty powietrza na dachu. Side mirrors. No, kilka tam nowych części jest. Miałem wam pokazać właśnie tego dealera samochodowego. No dobra, no to chodźmy do... Tylko gdzie to jest? Najbliżej jakiś, najbliższy dealer. Tutaj, tak? Wiecie co? Nie. Pojedźmy sobie jeszcze jedne zawody URL, a dopiero potem pojedziemy sobie do dealera samochodowego i zobaczymy, jaki nowy samochód będzie. Skoro już tu jesteśmy, to wiecie. Okej, czas na cutscenkę. Pamiętacie ją? Byview Speedway. Wkradamy się na tor wyścigowy. Yeah. No i co tym razem? Co my tu mamy? O, Mitsubishi Eclipse! Wow! No dobra. Rany boskie, jak oni zapieprzają. Drafting. Ładujemy nitro. Nie dużo tego nitra, ale zawsze coś. Coś czuję, że tu będzie dużo, dużo ciężej niż poprzednio. Eclipse piękny. Jak on ładnie chodzi. Okej, bierzemy Nissana. Tak jest. Wow, goni mnie ten Eclipse. Nie wiem, co to będzie. A czuję, że on mnie właśnie dogoni i będzie z nim ciężko, mimo że jest teraz... O, już jest na drugiej pozycji. To jest, kurczę, najlepszy samochód w tym wyścigu. Ja wam to gwarantuję. I wyskok! Zawsze pamiętam ten wyskok. Się tu wyskakiwało daleko. Jeszcze jak są później szybsze samochody, trzeba uważać. Się traci sporo prędkości nieraz, jak się przywali w bandę. Ale na razie nie muszę się tym obawiać, ponieważ moja Corolla nie jest jeszcze aż tak szybko. Ktoś tam się rozwalił. Goni mnie ten Eclipse, ale ja się nie dam. Mam nadzieję, że nie popełnię żadnego błędu. To przedostatnie okrążenie już. Okej. I nitro. Dużo jego nie było, ale zawsze coś. I ostatnie okrążenie. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze dodatkowego wyścigu. Chociaż i taki sobie też pojedziemy, w razie czego. Okej, nitro znowu i już będzie koniec. Yeah. Dobra. Uuu, ile gotówki dostałem. No i coś nowego odblokowaliśmy. Zobaczmy. Mazda RX-8? Jasne, spoko. Rachel. No. Dobra, tu mamy jakieś nowe zawody URL. Ja sobie możemy pojechać, ale obiecałem wam, że teraz pojedziemy sobie do dealera samochodowego i pokażę wam te samochody, które mnie właśnie tutaj nurtują. Poza tym mam jeszcze do przerobienia mój samochód. Chcę, aby on no troszeczkę inaczej się tutaj spisywał. Może więcej przyspieszenia, czy coś mu damy. Zobaczymy też, czy komputerkiem da się mu tutaj zwiększyć moc poprzez... aha, jeszcze turbo w sumie nie mam. Kurde.
A nie mogę tej mocy zwiększyć. No ale zobaczymy, co się da zrobić. Może akurat będzie. Dobra. Super. Wchodzimy do dealera. Właśnie. Mi się wydaje, ta MX-5 pamiętam ją, ale tego Peugeota ja za cholerę nie pamiętam. Nie wiem, czy on tu był wcześniej, jak grałem. Nie wiem. A tym bardziej nie pamiętam tego. Vauxhall Corsa 1.8. Dobra, mamy już odblokowanego Hammera, Lincolna, Cadillaca. Ach, nic z tych rzeczy nie chcę niestety, albo istety. Chociaż pewnie te SUV-y też by trzeba było kupić, żeby przejechać się na jakimś tam wyścigu unikalnym dla tych samochodów. Oba to wszystkie to takie same złomy są. No dobra. Czyli teraz trzeba jechać do warsztatu z częściami do tuningu osiągów i ulepszyć moją Corollę trochę. No dobra, chodźmy. Tutaj chyba będzie najbliższy. Tak, teraz w lewo sobie skręcimy. Przerobię trochę moją Corollę i pojedziemy na następne zawody URL albo Street X, tam gdzie są zaznaczone na niebiesko. Bo wypadałoby po prostu odblokować jakieś nowe wozy, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi mój piękny Eclipse. Dobra, chodzimy. Jest coś nowego w ogóle? Gdzie to? I brakuje jeszcze turbo. Dobra, idziemy. Super. Dobra, super. Musimy coś ulepszyć. Od 0 do 60 w 6,58. No dobra. Tuningujemy. Bardziej mi zależy na przyspieszeniu. Okej. Aerodynamika. Dragów w sumie dużo nie jeżdżę, ale Corolla za słabe ma przyspieszenie, żeby tutaj zwiększać docisk. Z hamulcami jest ok, dobra. Damy sobie tutaj. Jak. Ok. Tak, i turbo jeszcze nie możemy modyfikować. I damy nitro na maksymalną moc. No może, no dobra, na maksymalną. Dobra, i teraz jeszcze zawieszenie. Kurde, ten gościu gada mnie w kół normalnie. Po co on tak gada, bez kitu. Dobra. To jest zawieszenie. Dobra. Niech będzie tak. Teraz sprawdźmy, czy coś się udało tutaj naprawić. A raczej poprawić. No, troszeczkę jest lepiej. Od 0 do setki lepiej przyspieszam. Mi tam bardziej zależało właśnie na tym przyspieszeniu. Dlatego, że no, jest tutaj wiele krętych tras w tej grze i wartałoby po prostu, aby ten samochód lepiej się zbierał. No i mamy teraz w sumie troszeczkę lepsze osiągi. I o to mi chodziło w zasadzie. Może zapiszemy, bo nie pamiętam, jak to się zapisywało. No dobra. Jest, dobra. I w ten sposób przerobiliśmy sobie moją piękną Toyotę i powinna lepiej przyspieszać. Sprawdźmy. Znaczy, ciężko to sprawdzić, bo te osiągi jeszcze są dość słabe, ale czuję, że troszeczkę lepiej się zbiera. Miałem jeszcze pojechać do czegoś. Nie, osiągi miałem. Aha, teraz dobra, teraz czas na zawody w takim razie. Jedziemy sobie na Street X, a potem na URL znowu. No i dobra, mamy Street X. Myślę, że szybko to przejedziemy. $300 to nie jest dużo, ale zawsze. Yeah. Uwielbiam, jak ta babka macha tymi flarami na początku. Oraz kim mamy tutaj do czynienia? Z Peugeotem. A z przodu jedzie chyba jakiś Mustang, tak? Jeden Mustang został z tyłu, nie wiem, co on w ogóle robi, ale po prostu cofał.
Okej, tego już dublujemy. I z przodu jest tak. Nie, co to cholera jest? No Mustang, tylko mu tak... Nie, Skyle! Co to cholera jest? Goddammit, muszę... Ale to chyba jakiś Mustang, tylko z tych starszych. I ostatnie okrążenie. No teraz ta Corolla dużo fajniej tutaj się spisuje. No i dobra, wygrałem. Co to tutaj jechało? Cholera jasna. Skyline! Kurde. Muszę go zobaczyć. Nie pamiętam, kurczę, już tych modeli z tej części Need for Speed'a. Okej. Nitro jest naprawdę krótkie, ale daje trochę więcej powera. 1100 gotówki za wygranie tego URL. Oj, tutaj mamy już jakieś inne wozy. Okej, startujemy. Tu mamy Hyundai'a. Kurczę, pamiętam tego Hyundai'a. Strasznie ten Hyundai podobny jest do nowego Eclipse'a, Mitsubishi Eclipse, który mi się tak nie bardzo podoba. W Need for Speed World właśnie jest ten Eclipse na początku, dostępny. Można go kupić, ale no, moim zdaniem jest nie dość, że słaby, to jeszcze brzydko wygląda, więc... Ogólnie nie fajnie. Drugie okrążenie, kurczę. Mam nadzieję, że też tutaj będziemy krótko się zmagać, bo powiem wam szczerze, że nużą mnie te wyścigi, gdy jeżdżę takim wolnym samochodem. Chciałbym już tą moją Corollę lepiej tutaj ulepszyć i pokazać wam prawdziwe osiągi tego samochodu. Naprawdę. Bo jeszcze nie oszukujmy się, jest dosyć wolno. Ale spokojnie. Później sami wiecie, co się będzie działo z tymi wozami. Jeszcze te nitro jest takie króciutkie. W zasadzie chyba tylko jedna butla. Ustawiłem sobie na maksymalny wtrysk. Nie wiem, czy to dobrze, bo samochód chyba przy takiej nagłej wzroście mocy, nagłym wzroście mocy, to może tracić nieco przyczepność i ta moc nie przełoży się w pełni na osiągi. No dobra. Ale chyba ta gra jest tutaj pod tym względem umowna i takie rzeczy jak przyczepność jest tutaj pomijana. Okej, mamy następny wyścig w tych samych zawodach. Kurde. Tutaj można jakoś chyba trafić w ten taki perfect start, że tak powiem. Okej, draftujemy troszeczkę. Oj, ten wyścig jest dosyć ciężki. O! Ale myślę, że damy sobie, że damy sobie radę. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale na billboardach są reklamy po prostu firm, które w 2004 roku były na topie. Zdaje się, że to było coś w rodzaju sponsoringu, raczej takiego testu sponsoringu właśnie tej gry. Dobra sprawa w sumie, bo każdy lubi oglądać właśnie tego typu billboardy w grach. To jest taki dobry sposób na reklamę. Teraz to tam różnie była w tych grach. Był taki projekt kiedyś do Worda właśnie, do Need for Speed World, żeby billboardy w grze się zmieniały co jakiś czas, tak żeby reklamować znanych producentów części samochodowych, czy po prostu, nie wiem, T-Mobile. O, właśnie T-Mobile był promowany też w grze. Była kiedyś Mazda Speed 3 w wersji T-Mobile za darmo do odebrania. I nie można było chyba zmieniać malowania, nie pamiętam, jak to tam było.
Natomiast tutaj mamy części oryginalnych twórców w Undergroundzie i zresztą chyba wszystkich, we wszystkich NFS-ach tak było, gdzie był dostępny właśnie tuning. To jest fajny smaczek. Czujemy się jak za, nie wiem, jakbyśmy byli prawdziwymi podziemnymi tunerami. O kurczę, jeszcze dwa okrążenia. No już jedno tylko. Znaczy w sumie to i następne. O, może tak. Tamci nie dają mi rady, moja Corolla jest naprawdę bardzo zwrotna. O kurczę, a jednak troszeczkę dają mi rady, bo mnie właśnie doganiają. Golfy, czwórki. Co tam jeszcze? Mustang, tak? Warto było zajrzeć do tego warsztatu, do tuningu, bo... No jednak teraz lepiej przyspiesza ta moja Corolla. Prędkość maksymalna nie jest aż w sumie taka ważna, prawda? I deszczyk! Okej. Cholera. Jest ich tam pełno. Próbują coś walczyć, teraz jest już naprawdę tam aktywnie z tyłu. No ale to jest z tyłu, więc troszeczkę mnie to nie interesuje. Chociaż jeden gościu tu naprawdę wszedł bardzo ładnie i to zdaje się jest Mustang. Szkoda, że nie mogę sobie przybliżyć, abym wam dokładnie powiedział co i jak. No ale damy sobie radę. To już ostatnie okrążenie, więc nie powinno być raczej problemu z wygraną. Chyba, że naprawdę bym zrobił jakiś głupi błąd, albo nie wiem co. Myślę, że takiego nie będzie. Dobrze. I już naprawdę ostatnie okrążenie, ostatnie zakręty, ostatnie metry. I jestem u mety. Super. Yeah. Mustang, Mustang, Focus, Hyundai, Hyundai. Wygrałem chyba te zawody i czas na nową strefę gry, nową strefę miasta i nowe samochody, nowe wyzwania. To jest to. Drifty, przecież o właśnie, drifty tutaj w jakichś kanionach. Tak jest. Oczywiście wszędzie tam sobie pojedziemy, gdzie tylko będziemy chcieli. Mam nadzieję, że moim Eclipsem. Okej, co my tu mamy? Nowe turbo! Mogę w końcu kupić turbo do Corolli. Ale najpierw przejedziemy się... do dealera samochodowego. W ogóle to nie chodziło mi o dealera samochodowego, tylko... sklep z częściami do tuningu osiągów. A jakoś tak. Chodzi mi właśnie o to, żeby kupić turbo. Do mojej Corolli. Wszystko rośnie. Tak jest. Pięknie. Idziemy powalczyć teraz na drifcie moją Corollą. A w następnym odcinku już pokażę wam nową strefę gry, nowe zawody tam i może odblokuję jakiś nowy samochód albo kupię, nie wiem jeszcze. Ale mam ochotę tylko i wyłącznie na mojego Eclipsa. No i na koniec, na pożegnanie, pojedźmy sobie drift. Yeah. Oh yeah. O ty gnoju, widzieliście jak mnie popchnął? Ale spoko, jest opanowanie, jest drift. I uwaga! Jest 19 tysięcy. Dobrze. Yeah! 24 tysiące. Nie mają ze mną szans. Ale później ten poziom trudności nawet na driftach będzie masakryczny. Tamci też będą zdobywać tak dużo, dużo punktów. Ale i z tym sobie myślę poradzimy. O! Oh. Jeszcze troszeczkę mocy brakuje.
O! Okej. <Okay. laughs> Kurde, teraz coś nie wychodzi. Nie no, damy sobie radę, spokojnie. Chyba za dużo mówię, damy sobie radę, co? No i widzicie, chcieliście dłuższe odcinki, to macie 30-minutowy odcinek z Need for Speed Underground 2. Wow! Mam nadzieję, że podobają wam się moje podboje tutaj i taki jakby powrót do gry. Jeśli tak, to dajcie mi łapkę w górę. Będę wiedział, żeby robić takich filmów więcej. No i wypowiadajcie się na temat gry. Bardzo chętnie z wami podyskutuję w komentarzach, jak zawsze zresztą. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Hej! O, a co to mamy? Wybrałem sponsora. No to na razie, cześć.